Radio Tok FM Eurokącznika, Barbie Baby Langstrom Extra, proszę pani. Lepiej, żeby ona była nie po studiach, bo jak po studiach, to ona jest zmanierowana, ona nic nie potrafi, ona nic nie umie, tylko szpanować. No bo wiesz, jak jest po studiach, to ona będzie szpanować i żadnego pożytku z niej nie będzie. Faryzejka, oszustka, krętaczka, wspaniaczka, do dupy. Powracająca dziś Rada Ministrów przyjęła dwa projekty. Jednym z nich była regulacja przedłożona przez ministra sprawiedliwości, która wprowadza zmiany w ustawach o służbie więziennej i kodeksie karnym wykonawczym. Nowe przepisy mają zapewnić między innymi bezpieczne i skuteczne wykonywanie kar w systemie dozoru elektronicznego. Ministerstwo Środowiska podpisało kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Umowa pozwoli na prowadzenie badań i rozpoznania geologicznego dna morskiego na południe od archipelagu Wysp Azory na Atlantyku. W razie odnalezienia złóż surowców, Polska jako pierwsza będzie mogła je wydobywać. W trakcie trwającego posiedzenia Senat zajmował się m.in. pakietem 5 ustaw tzw. konstytucji biznesu, która ma ułatwić działalność przedsiębiorcom. Podczas prac do projektów zostały zgłoszone poprawki, w związku z czym regulacje skierowano do rozpatrzenia w komisji. Głosowanie Senatu nad przepisami ma się odbyć pod koniec posiedzenia Wyższej Izby Parlamentu. Z wizytą w Polsce przybywał dziś przewodniczący Senatu Francji Gérard Larcher. W Warszawie francuski polityk spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkami Sejmu i Senatu oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. rozwój kontaktów bilateralnych, w tym gospodarczych, oraz bieżące problemy agendy europejskiej. W Belwederze odbyła się dziś konferencja Nic nowego bez nas w poszukiwaniu modelu skutecznego wpływu pacjentów na system ochrony zdrowia w Polsce. Spotkanie ekspertów i środowisk pacjentów otworzył prezydent Andrzej Duda. Konferencja odbyła się w ramach prac sekcji Ochrona Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. Nowelizacja ustawy o IPN została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wprowadza ona m.in. karę do 3 lat więzienia za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Nowe przepisy wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Produkt krajowy brutto w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1% rok do roku. W odniesieniu do trzeciego kwartału tempo wzrostu gospodarczego przyspieszyło z 4,9%. To jeden z najlepszych wyników od 2008 roku. O danych poinformował dziś GUS. Władysław Frasyniuk, opozycjonista z czasów PRL, usłyszał dziś zarzut naruszenia integralności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Sprawa ma związek z ubiegłorocznym incydentem podczas comiesięcznych obchodów upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. Dziś rano policja aresztowała Frasyniuka w jego wrocławskim mieszkaniu, ponieważ dwukrotnie nie stawił się on na przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze. Po przedstawieniu zarzutu Frasyniuk został zwolniony. Działania policji skrytykowali przedstawiciele tzw. totalnej opozycji, według których jest to niechlubny symbol rządów PiS. Z kolei politycy Zjednoczonej Prawicy wskazywali, że funkcjonariusze realizowali czynności zgodnie z prawem i na polecenie prokuratury. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia na brak aresztu dla podejrzanych w sprawie prywatyzacji Ciechu. Katowicki Sąd Rejonowy odmówił aresztowania byłego wiceministra skarbu Pawła T. i ministerialnego urzędnika Tomasza Z. Sędziowie uznali, że choć osoby te mogły popełnić zarzucane im czyny, to nie ma zagrożenia matactwa. Dziś obchodziliśmy 76. rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Z tej okazji w Warszawie odbyły się uroczystości z udziałem m.in. kombatantów. Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Jej głównym zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i przygotowanie ogólnokrajowego powstania. Komisja Europejska potwierdziła w przyjętym dziś dokumencie, że rozważa możliwość większego uzależnienia finansowania z Unii Europejskiej od poszanowania podstawowych wartości wspólnoty. Na razie nie ma jednak decyzji w tej sprawie, choć unijny komisarz do spraw budżetu, Günther Oettinger, poinformował, że Komisja Europejska zaczęła już przygotowywać regulacje w tej sprawie.
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił dziś, że jest bardzo duża szansa, iż stanowiska Polski i Komisji Europejskiej zbliżą się do siebie. Uzależnił to jednak od zmiany podejścia polskiego rządu do kwestii praworządności w stronę oczekiwaną przez Brukselę. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w jednym z wywiadów podkreślił, że Polska i Komisja Europejska mają inne postrzeganie reformy wymiaru sprawiedliwości i zanim nastąpi zbliżenie stanowisk, musi nastąpić wzajemne zrozumienie. Polski rząd jest zadowolony z proponowanych zmian w dowodzeniu NATO, oświadczył w Brukseli po sesji ministrów obrony państw sojuszu szef MON Mariusz Błaszczak. Polityk podkreślił, że zaproponowane zmiany wzmocnią po latach sojusz północnoatlantycki. Jeśli mowa o decyzjach o lokalizacji nowych ośrodków dowodzenia, to jak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, będą one ogłoszone podczas kolejnego spotkania ministrów obrony sojuszu w czerwcu. Władze w Kijowie chcą zmiany polskiej ustawy o IPN, oświadczył wicepremier Ukrainy Paweł Rozenko. Polityk udaje się po ruszy do Warszawy, gdzie między innymi na ten temat będzie rozmawiać z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim. Tymczasem dziś na Ukrainie doszło do dwóch incydentów na tle historycznym między naszymi krajami. Na budynku konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie umieszczono plakat mówiący o zbrodniach Polski wobec Ukrainy. Zawiesili go członkowie prawicowej organizacji Czarny Komitet, którzy oświadczyli, że Polska narzuca Ukrainie własną wizję historii. W Charkowie nieznani sprawcy zamalowali natomiast na biało-czerwono pomnik UPA. O zdarzeniu poinformowały ukraińskie media, podkreślając, że są to kolory flagi Polski. Wyznanie wiary i modlitwa wiernych to kolejne elementy liturgii mszy świętej, których znaczenie przypomniał dziś ojciec święty Franciszek. Papież spotkał się z wiernymi na cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków. Natomiast po południu na rzymskim Aventynie ojciec święty przewodniczył uroczystościom Środy Popielcowej. Z tamtejszej bazyliki świętego Anzelma prowadził procesję do bazyliki świętej Sabiny, gdzie spróbował mszę świętą. W homilii zwrócił uwagę, że okres Wielkiego Postu jest czasem sprzyjającym skorygowaniu fałszywych akordów życia chrześcijańskiego i przyjęciu nowiny Paschy Pana. Transmisję z uroczystości w Rzymie przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Oczywiście biorąc za to wielką odpowiedzialność, bo to jest robota też straszna, to znaczy w pewnym momencie wskazujesz kogoś. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prawda w potrzasku. Losu żydowskich ofiar niemieckiego ludobójstwa nie można wyodrębniać z cierpień ofiar innych ludobójstw. W naszym dzienniku obszerny wywiad z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim poświęcony stosunkom polsko-izraelskim. Budżetowe kij. Czy Komisja Europejska uzależni wypłatę unijnych funduszy od stanu prawa i czym to grozi Polsce? Nie byli wyzwolicielami. Skandal w Bielsku-Białej. Resort Obrony wyjaśnia udział klasy mundurowej w uroczystości związanej z Armią Sowiecką. Leczenie w sanatorium. Kto kiedy może z niego skorzystać? W naszym dzienniku specjalny dodatek o rehabilitacji. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Nawet do mnie przychodzili czasami tacy ludzie, ale też ciężko po prostu. To znaczy, w całym tym zabieganiu, że to jest
Tarte, tarasi, Palestina, Lomarecio, Palestina. Marecia. Został ostro skrytykowany przez Organizację Obrony Praw Człowieka. Amnesty International podkreśliła, że Maria Katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przed mikrofonem się z Grzegorz mój. Wraz z Państwem rozpoczęliśmy nowy dzień, 15 dzień lutego. Mamy czwartek w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się słowami księdza Piotra Skargi za naszą ojczyznę. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwała przynosiła imieniowi Twemu, a Syny swej wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spójrz nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego, Twoje rządy, kraj naszego sprawujący, wewnętrz woli Twoim ludem sobie powierzonym, mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Poszukiwanie siarczków polimetalicznych w środkowej części oceanu. Jak poinformował wiceminister środowiska Mariusz Rysek, kontrakt będzie obowiązywał przez 15 lat i będzie mógł być przedłużany na kolejne 5-lecia. Będziemy poszukiwać się rozpoznawać geograficznie obszary południe od Wysp Azorskich, Azorów i tam spodziewamy się, że są świetnej jakości. Znaczące zasoby siarczków miedzi, srebra, w tym również do miejsc pojazdów ziem rzadkich i metali szlachetnych. To znaczy bogatsze się tutaj jakoś kopalne zasoby niż obecnie eksploatowane na kontynencie. Wiceministerium w wąskim gronie krajów, które mogą eksplorować zasoby surowców na terenie Atlantyku. Jesteśmy w grupie pierwszej linii, powiedzmy, tych kontraktorów, które obecnie są, przecież takich kontraktorów w Międzynarodowej Organizacji Morskiego, która zarządza ponad 68% powierzchni ziemi. Nie wiem, czy takich kontraktorów na siarczki jest w tej chwili 7 polskich siłą takich krajów, niewiele więcej ich już będzie. Obszar, który został objęty kontraktem, składa się ze 100 kwadratów o powierzchni 10 km kwadratowych każdy. Siatka z Azorskiej będzie rzadko się wygrała na wyjeździe z włoskim Piatek Trenki ma 3 do 2 w meczu 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zaksa z dorobkiem 11 punktów prowadzi w tabeli WPH i zapewniła sobie awansto pierwszy rundy playoffów. Zostanie mistrzem przy Sporcie Lugo, zagrali też 2 mecze 1-8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madrid wygrał z Paris Saint-Germain 3-1. 2 gole strzelił Cristiano. Spotkanie na antenie naszego radia. Pragniemy bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować tym wszystkim, którzy sprawiają, że Radio Maria istnieje, funkcjonuje, rozwija się. Bardzo dziękujemy Państwu i za zaufanie, za pomoc, za modlitwę. Nasi ofiarodawcy to też konkretni ludzie. Dziękujemy bardzo. Są to warty. Następujące osoby, tam jest terenowy biuro Radia Maria, przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sieradzu, a te ofiary
od naszych przyjaciół zwarty. Pani Maria Strzelec, pani Grażyna Świniarska, pan Eugeniusz Wiewiórski, pani Teresa Werner, pan Lucjan Olbiński, pani Bronisława Barańska, pani Zisława Mikołajczyk, pani Janina Kuś, pani Danuta Jochn, pan Mirosław Rychlak, pani Małgorzata Pawełka i pani Małgorzata Sobczak. Bardzo dziękujemy. Kolejni ofiarodawcy, którym chcemy podziękować, to nasi przyjaciele z... Główny Urząd Statystyczny publikuje wstępne dane o PKB za czwarty kwartał. To jest parafia Leśnica Groń, parafia pod wezwaniem świętego Jacka, pani Janina Czubiak, pani Maria Rusin, pani Janina Rusin, pani Maria Wąsik, pani Zofia Gad, pani Katarzyna Szostak, pani Ludwina Szostak, pani Anna Szostak, Anna Gał, Maria Gil, Katarzyna Szewczyk, Stefania Wąsik i Zofia Plata i jeszcze ofiarodawcy z Wrocławia. Pani Lidia Maria, Teresa Staniszewska dobierała, pani Barbara Starosta, pani Marianna Tadeusz-Jostak, pani Krystyna i Ryszard Stępień, pani Stanisława Strojna, Stanisława Strugała, Joanna i Halina Strzała, pani Maria i Jerad z Stuchy Dolińska, pan Andrzej Mirosław Sobrzkowski, pani Stanisława Szarycz, Mariusz Szczepaniak i pani Ewa Szmyt. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy też ofiarodawców anonimowym. Anonimowych dziękujemy też tym, którzy posłuchują w dziele w kołach i biblach Radia Maryja. Dokument opublikowany dziś przez Komisję omówią w przyszły piątek europejscy przywódcy na nieformalnym szczycie w Brukseli. To przymiarki do trudnych negocjacji w sprawie przyszłego 7-letniego budżetu po roku 2020. Rozpoczną się one oficjalnie 2 maja, kiedy Komisja Europejska opublikuje projekt budżetu z konkretnymi liczbami i zasadami dotyczącymi wypłaty funduszy. Tymczasem szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. O szczegółach Beata Błomecka. Jean-Claude Juncker mówił, że prowadzony jest dialog, a Bruksela i Warszawa są w stałym kontakcie. Jest duża szansa, że polskie stanowisko zbliży się do naszego i nasze stanowisko przesunie się w kierunku stanowiska Polski. Wcześniej nadzieję na porozumienie i na zmianę stanowiska Polski wyrażał też wiceprzewodniczący Komisji Franz Timmermans, który mówił, że po zmianie rządu zmieniły się relacje Brukseli z Warszawą. Komisja zakwestionowała reformę wymiaru sprawiedliwości pod koniec grudnia. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Uruchomiła wtedy procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Rząd w Warszawie odpierał zarzuty i mówił, że reformy sądownictwa są konieczne i zgodne z europejskimi standardami. Od ubiegłego tygodnia prawnicy z Polski i z Komisji Europejskiej rozmawiają na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wrócimy w drugiej części programu. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A tymczasem zmienia na temat. Władysław Kasyniak usłyszał zarzuty na naruszenie dykatności osobistej dwóch policjantów na służbie. O 6 rano były opozycjonista został otrzymany przez policję we Wrocławiu i dowieziony do prokuratury. Wcześniej 12 stycznia i 1 lutego mimo wezwania nie stawił się na przesłuchanie. Dziś po tym jak został doprowadzony i przesłany w prokuraturze Łańcy, zwolniono go do domu. Platforma Obywatelska i Nowoczesna zaprotestowała przeciwko sposobowi zatrzymania opozycjonisty z czasów PRL. W ocenie szefa PO Grzegorza Schetyny używania nieadekwatnych środków w stosunku do stawianych zarzutów. Jak mówił podczas konferencji prasowej lider PO, Władysław Frasyniuk jest obywatelem jak każdy inny, ale według Grzegorza Schetyny prokuratura mogła stosować inne środki, żeby go przesłuchać. Bardzo wyraźnie mam, dlaczego nie zgodzić się na przesłuchanie w taki sposób i w tej sprawie. I prokuratorę będą szanować w inny sposób przeprowadzić z nim rozmowę. Nie wykorzystując policję i kajdanki, bo przecież to jest coś kompletnie absurdalnego. Wstydzę się za te zachowania. Prokuratura ma wiele możliwości, żeby doprowadzić do rozmowy z tym, który chce przestrzegać zarzuty. Na pewno taką metodą nie jest wyciąganie z domu już wyrano. Tak, jak w czasach jest. Na Sybir. Wysyłali na Sybir. Na przykładzie dzisiejszych
Zbiera. Możemy tylko sobie wyobrazić, jak będą działały sądy, kiedy ludzie Ziobry przejmą krajową Radę Sądownictwa. Znowu ta Plichowicz tutaj będzie nagarzała. A one odpowiedziały, że nie chcę, a my chcemy. A mu chcemy, nie chcemy, nie chcemy, a mu chcemy. Gospodarka
potwierdziły wcześniejsze przewidywania rządu, wcześniejsze nasze przewidywania, że ten wzrost gospodarczy w drugiej połowie zeszłego roku był naprawdę silny. W trzecim kwartale on się otarł 5%, a w czwartym kwartale już przekroczył 5% PKB, wyniósł dokładnie 5,1%. Przypomnijmy pełne dane poznane 28 lutego. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. NATO będzie miało dwa nowe dowództwa. O ich utworzeniu zdecydowali właśnie ministrowie obrony krajów Sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Tworzone w ten sposób przez Sojusz nowa struktura dowodzenia ma usprawnić działania NATO na nowe wypadek wojny i zapewnić większe bezpieczeństwo w krajach członkowskich, także w Polsce. O szczegółach z Brukseli, Wojciech Cywilski. Pierwszy z dowództw ma być zlokalizowany na Ameryce Północnej i służyć do sprawnego przerzutu wojsk przez Atlantyk drogą powietrzną oraz morską. Drugie ma znaleźć się w Europie i pomagać w przemieszczaniu wojsk z centrum na kontynencie. Utworzymy nowe dowództwo, które zajmie się logistyką, przedrukowaniem wojsk i mobilnością. Poprawienie zdolności poruszania się wojsk z centrum jest kluczowe dla naszych możliwości odstraszania i obrony. Tłumaczył na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nieoficjalnie dyplomaci NATO przyznają, że dowództwa mogą zostać umieszczone w Norfolk oraz Niemczech. Według moich informacji Niemcy są w tej chwili jedynym kandydatem do europejskiego dowództwa. Lokalizacja centrów będzie znana za 4 miesiące. W czerwcu na kolejnym spotkaniu ministrowie obrony zdecydują o czasie utworzenia lokalizacji dowództw oraz o tym, o ile trzeba będzie zwiększyć personel. Wyjaśnia sekretarz generalny NATO. Ministrowie zdecydowali też o utworzeniu na terenie Belgii Centrum do Walki w Cyberprzestrzeni. Wojskowi planiści szacują, że po zmianach w strukturach dowodzenia sojuszu pracować będzie co najmniej 1000 osób więcej niż obecnie. Wojciech Cywilski, Polskie Radio, Bruksela. Polska będzie starać się o dowództwo operacyjne i strategiczne. Dzisiaj w Brukseli ministrowie podjęli jedynie decyzję o wpisaniu do dokumentów, że powołanie takiego dowództwa nie jest wykluczone. Z proponowanych zmian zadowolony jest minister obrony Mariusz Błaszczak. To jest bardzo dobry kierunek zmian, dlatego że on wzmacnia NATO po wielu latach wycofywania się z rozwoju NATO, polegającego na tym, że zmniejszano pieniądze, procent budżetowy wydawany na obronność, że wycofywano dowództwa. Mamy silną rekomendację dotyczącą zmian w dowodzeniu. To jest w naszej polskiej ocenie bardzo dobry kierunek. Nowa struktura dowodzenia to konsekwencja zmian, które NATO wprowadza od czasu rosyjskiej aneksji Krymu na przełomie 2013 i 2014 roku. NATO zagroziło niemal wszystkie kontakty z Moskwą. Równocześnie w sojuszu rozpoczęto proces wzmacniania obronności krajów położonych w pobliżu Rosji. Utworzono nowe siły szybkiego reagowania do Polski i krajów bałtyckich. Wysłano dodatkowe oddziały wojsk. Więcej na ten temat w dalszej części programu. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Brexit to nie zamknięcie, lecz otwarcie się na świat, powiedział dziś w Londynie szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Głównymi adresami jego przemówienia byli euroentuzjaści. Johnson apelował do nich o jedność, która ją przekonywał. Będzie kluczem do uczynienia sukcesu z wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z Londynem Adam Dąbrowski. Nie zamykamy się na świat, deklarował Boris Johnson i przedstawiał wizję Brexitu liberalnego. Brexit nie musi być nacjonalistyczny, może być za to międzynarodowy, to nie gospodarcze zagrożenie, a wielka szansa, to nie coś niebrytyjskiego, a będzie stacja historycznego geniusza naszego kraju. Dziś do tego deklaracja, w przeciwieństwie do wielu liderów Unii, Brytania nigdy nie chciałaby podstawowym celem integracji ekonomicznej była integracja polityczna zmierzająca w stronę superpaństwa. Imigracja, zdaniem Borisa Johnsona, po Brexicie trzeba być otwartym na największe talenty z całego świata, ale imigracja ludzi o niskich kwalifikacjach była to źródłem problemu. Przemowa Borisa Johnsona była pierwszą z serii przemów programowych pod hasłem Droga do Brexitu. Przeżali m.in. przemówienia ministra do spraw Brexitu, ministra do spraw handlu międzynarodowego oraz przemówienie premier Theresy May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przez swoje granice przed niekontrolowanym napływem migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zamierza stworzyć własną regionalną policję graniczną. Poinformował o tym dyscyplinowany na premiera Bawarii Markus Söder w dzienniku Neue Basler Press z Berlina, Paweł Tomaszewski. Nowa bawarska służba będzie strzegła granicy z Czechami i Austrią. Jak poinformował Markus Söder, będzie to formacja, która wzmocni kontrolę w obszarze przygranicznym. Najpierw do pracy zostanie przyjętych 500 funkcjonariuszy. Otrzymają oni do dyspozycji
160 samochodów i zostaną wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Dowództwo będzie się mieściło w Passacie. Konkretne plany i szczegółowy opis zadań nowej formacji Markus Föder ma przedstawić 14 października tego roku podczas krajowych wyborów. Bawarska telewizja zauważyła, że przyszły premier razem z nowym federalnym ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem chcą przejąć część obowiązków pełnionych dotąd przez resort spraw wewnętrznych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Rośnie napięcie na Morzu Egejskim. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Ankarze oświadczyło, że skaliste wyspy Inia we wschodniej części Morza Egejskiego należą do Turcji, co wywołało natychmiastową reakcję Aten. Do wymiany oświadczeń doszło niecałą dobę po tym, jak okręt tureckiej Straży Przybrzeżnej stanowiono w tamtej okolicy grecką łódź patrolową. Z Aten data takie zdania. Niezamieszkane wyspy Inia należą do Grecji, ale Turcja od lat zgłasza do nich pretensje. W nocy z poniedziałku na wtorek w pobliżu doszło do poważnego incydentu. Na uszkodzonym statku greckiej Straży Przybrzeżnej przebywało 27 członków załogi. Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że tureckie prowokacje narażają ludzkie życie. W odpowiedzi na deklarację tureckiej dyplomacji MSZ w Atenach stwierdziło również, że Turcja nie tylko narusza prawo międzynarodowe, ale też nie zna się na geografii. Premier Grecji w rozmowie telefonicznej z szefem tureckiego rządu oświadczył, że coraz częstsze prowokacje na greckich wodach terytorialnych i w przestrzeni powietrznej muszą się skończyć. Że tego typu incydenty źle służą nie tylko relacjom między oboma krajami, ale także stosunkom Turcji z całą Unią Europejską. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Kryzys wokół wysp Inia wybuchł w 1996 roku. Omal doprowadził wówczas do konfliktu zbrojnego między Grecją i Turcją. Na mocy traktatu z Lozany z 1923 roku wyspy Inia wraz z resztą Adwiorady do Dekanas zostały przekazane Włochom. W 1947 roku kraj ten zrzekł się do Dekanasu z wszystkich pozostałych wysp na Morzu Egejskim na rzecz Grecji. Władimir Putin nie weźmie udziału w przedwyborczych debatach, jak poinformował radio Echo Moskwy. Urzędujący prezydent nie wyraził zgody na telewizyjne dyskusje ze swoimi konkurentami. Władimir Putin czwarty raz zabiega się o najwyższy urząd w Rosji i do tej pory ani razu nie wziął udziału w przedwyborczych debatach. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wypowiedzenie byłej kandydatki na prezydenta Rosji Ekaterii Gordon to jeden z tych nieuczciwych elementów politycznej gry uprawianej przez Kreml, który skłonił ją do wycofania swojej kandydatury. Mnie nie interesuje towarzystwo tych marionetek, z którymi nawet Ila Lekarz nie chce się wdawać w debaty, bo to przynosi wstyd i jest straszne. Wcześniej związana z opozycją kandydatka Ksenia Sobczak wzywała Władimira Putina do udziału w debatach, ale nie doczekała się odpowiedzi. Według Centralnej Komisji Wyborczej debaty przedwyborcze rosyjskiej telewizji rozpoczną się dopiero pod koniec lutego ze względu na transmisję wydarzeń mińskich. Wybory zaplanowano na 18 marca. Na listach do głosowania znalazły się nazwiska 8 kandydatów. W Moskwie Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Zmiana na stanowisku ambasadora USA w Polsce. Biały Dom poinformował, że zostanie nim George Mosbacher, biznesmenka i republikańska aktywistka znajoma Donalda Trumpa. Mosbacher nie jest zawodową dyplomatką, a swoją funkcję obejmuje w wyniku nominacji politycznej. O szczegółach Marek Kołuski. Amerykanie mają zawodowy dyplomatów wraz z ambasadorem nominacji politycznej. Zawodowcy są urzędnikami państwowymi, którzy wnoszą się po szczeblach kariery i mają status pracowników służby cywilnej. Ludzie ci pozostają na stanowiskach niezależnie od wyników wyborów. Do zawodowych dyplomatów należą m.in. obecny ambasador USA w Warszawie Paul Jones, a także jego poprzednicy, tacy jak Steven Mallon czy Daniel Freed. Ambasadorów z nominacji politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych nominuje wewe własnego uznania. Choć również muszą oni zostać zatwierdzeni przez Senat, nie stawia się im tak wysokich wymagań jak zawodowym dyplomatom. Ambasadorami politycznymi często zostają sojusznicy polityczni prezydenta, sponsorzy jego kampanii, znajomi albo osoby, wobec których ma zobowiązania. Dyplomaci ci z reguły odchodzą ze stanowisk w momencie zmiany lokatora Białego Domu. Obecnie około 30% stanowisk ambasadorskich zajmują osoby w nominacji politycznej. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. Przenosimy się do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z rodzinami wielodzietnymi wręczył 6 mamom złote i srebrne medale za zasługi w wychowywaniu dzieci. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyły m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Karol Sosówka. Mam
Ona została oficjalnie wyróżniona za zasługi w wychowaniu patriotycznym. W praktyce jednak za ciężką pracę. Urodzenie odnosi obiadu 16 dzieci. 8 synów i 8 córek mają państwo Grażyna i Sławomir Nelsowi. Jak mówią, kluczem do sukcesu jest spokój i znajdowanie czasu dla siebie. Maria Szkodzińska, dzieci ma 14, w tym dwóch duchownych i kilku mundurowych. Największe wyzwania według niej są jednak wnuki. Mają cztery wnuki, no to mówię, że moje dzieci to były święte. Te starsze musiały pomóc, zajmować się tymi młodszymi. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim oznaczonym mamom. Mówił, że są największym dobrem narodu. Troszczą się o to, żeby tradycja była przechowywana, przekazana z pokolenia na pokolenie, dzięki którym Polska przetrwała 123 lata zaborów. Obecnie w Polsce jest około 500 000 rodzin wielodzietnych. Dwa razy mniej niż w 2002 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Dziś środa pulsowa. Katolicy rozpoczynają w ten sposób Wielki Post, czyli okres bezpośredniego przygotowania do świąt wielkanocnych. To wtedy szczególnie stawiają na modlitwę, post i jałmużnę, która ma być bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi. Post trwa 40 dni, tłumaczy ksiądz Michał Mikołajczak ze szczecińskiej katedry. Kościół liczy od środy popielcowej do czwartku przed Wielkanocą do popołudnia, nie wliczając niedziel, które zawsze są wspomnieniem zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego w każdy inny dzień wchodzi w skład tych 40 dni. Na znak rozpoczęcia pokuty ksiądz posypuje głowy wiernych popiołem, wypowiadając przy tym zdanie: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, albo prochem jesteś i proch się obrócisz. To są sformułowania dotyczące przemijalności naszego życia, wtedy nawrócenia, tego, co jest potrzebne. Środa popielcowa szczególnie ma nas wprowadzić w tajemnicę właśnie obecności Boga, który cierpi, który za chwilę oddarzy się za mnie i za ciebie. W tym roku Wielkanoc u katolików przypada 1 kwietnia. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Zapraszam na część drugą magazynu. Którą rozpoczyna nawet od pozytywnych sygnałów płynących do Warszawy z Brukseli. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówi, że jest szansa na porozumienie z Polską w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. To oczywiście kwestia artykułu 7 unijnego traktatu. Przy telefonie dr Karol Jędrzkowski, Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, ta wypowiedź, której mówiłem przed momentem, czy słowa szefa Komisji Europejskiej, to nie jest wcale oczywistość, biorąc pod uwagę to, co mówiło się w ostatnich miesiącach na temat Polski. Z czego ta zmiana, tą zmianę retoryki w Pana odczuciu nie wynika? Wydaje mi się, że obie strony, czyli i Polska, i Komisja Europejska, powoli szykują grunt do kompromisu. Bo to, co nam wiemy, że kompromis polega na tym, że i jedna, i druga strona w jakichś kwestiach będzie musiała ustąpić. Ale co ważniejsze z punktu widzenia Komisji Europejskiej i także Polski, obie strony muszą też wyjść jako zwycięzcy. Tu nie może, mogłabym posłużyć się innym porównaniem. Tu musi być taka zasada win-win. Tu obie strony muszą być zwycięsko i trwało. Może to określenie zwycięstwo jest złe. Obie strony muszą być trwało. Przede wszystkim Komisja Europejska. Ten ton Komisji Europejskiej od kilku tygodni jest nieco inny. Stąd też te wypowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej i innych przedstawicieli Komisji. Bo też dla Komisji Europejskiej także ta sprawa jest dość skomplikowana i trudna. Załóżmy, że zostaje wdrożona procedura, że jednak nie udaje się oddać Polsce prawa głosu, bo nie ma jednomyślności. Węgrzy stają po stronie Polski na przykład. To dla Komisji byłby spory kłopot, bo okazuje się, że żadna procedura poza nam się na samym starcie. W momencie, kiedy po raz pierwszy jest zastosowana, to nie wygodowana. Ja bym nawet skupił się na innym sercu, bo dzisiaj przewodniczący komisji powiedział, wspomniał o Polsce, ale przede wszystkim przedstawiał plany na ramy finansowe budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Plus przedstawił pewne plany, jeśli chodzi o zmiany w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. I z punktu widzenia przewodniczącego Komisji Europejskiej, całej Komisji Europejskiej, to przyjęcie tych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 jest dużo ważniejsze
niż teraz taki okres spór z Polską. Tym bardziej, że Komisja Europejska, to trzeba mocno podkreślić, chce, żeby ten budżet wieloletni został przyjęty przez obecny Parlament Europejski, a więc de facto czasu nie ma tak dużo. W zasadzie zostaje 12 miesięcy. A może w tle części się zobaczy przebiegły zamysł, bo to słyszymy od komisarza do spraw budżetu Gintera Oettingera, że być może zostanie powiązana kwestia wykład unijnych ze sprawą praworządności. Czyli na przykład nie wdrażamy tej procedury, o której się mówi, nie dyskutujemy już o artykule 7 unijnego traktatu, ale powiązujemy po prostu kwestię wykład unijnych z praworządnością i sprawa tak czy inaczej jest zamknięta. Powiem tak, nieco przewrotnie, to co właśnie proponuje między innymi komisarz do spraw gospodarczych, ja bym też ocenił raczej w kategoriach pewnej gry politycznej, pewnego targu politycznego, ale także przygotowania tego gruntu, o którym wspominałem na samym początku naszej rozmowy. Bo oto Komisja Europejska może zacząć się mówić tak, dogadaliśmy się z Polską, doszło do kompromisu, ale nie do końca wsadziliśmy twarz, bo rozpoczęliśmy dyskusję o stanie praworządności, o stanie demokracji w Unii Europejskiej, a jaki będzie wynik tego, to już nikt nie będzie zabawał się tym czynował, a więc ja tę propozycję powiązania funduszy z kwestiami praworządności widzę raczej po pierwsze jako taka gra polityczna i jako moment uważania potrzebnych na polski rząd. Po drugie, jako powiedzenie, nie udało nam się, ale przygotowaliśmy te propozycje, które dzisiaj już są przygotowane na szczeblu międzypaństwowym. I ostatnia rzecz, nie sądzę, i to trzeba też mocno zaznaczyć, to jest tylko wstępna propozycja. Nawet sami przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią o tym pomyśle powiązania funduszy z zasadami praworządności, mówią, że jest to raczej opcjonalne. Jeżeli ktoś na samym początku mówi, że raczej to podchodzi do tego opcjonalnie, a i tak na samym końcu musi być zgoda wszystkich państw członkowskich, a tej zgody już można usłyszeć, nie będzie na takie ścisłe powiązanie. To tak jeszcze miałby oceniać tą zasadę praworządności. Bardzo dużo jest pytań. Ja bym powiedział, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Być może komisarz Oettinger po prostu licytuje wysoko, żeby później miał się z tego wycofywać. Można to w taki sposób interpretować. Ja jeszcze bym powiedział, że można to też odczytać jako tego rodzaju dyskusję w ogóle o zasadach, na jakich bazuje Unia Europejska. Bo przypomnijmy słuchaczom, Unia Europejska w takim kształcie powstała w 1992 roku. Te zasady, które są zapisane w artykule drugim, one są oczywiście te zasady bardzo ogólne. Mówi się o zasadach praworządności, demokracji, praw człowieka. Ale Unia powstawała w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym otoczeniu i wewnętrznym, i zewnętrznym. I już były głosy podnoszone i przez specjalistów, i przez ekspertów, i przez samych polityków, że może dobrze by było, gdyby Unia po tych 20 kilku latach, od kiedy funkcjonuje, taką dyskusję o wartościach, o zasadach przeprowadziła. I to nie na szczeblu Komisji Europejskiej, nie na szczeblu ekspertów, ale na szczeblu poszczególnych państw. I jeszcze jedna bardzo zasadnicza rzecz. Kiedy Unia Europejska mówiła o tych zasadach, no to była to Unia dużo mniejsza niż ta obecnie. No właśnie, od tego czasu, o którym pan mówił, w latach 90. Unia zmieniła się bardzo. Jeszcze jeden wątek na zakończenie, te trudne rozmowy o pieniądzach unijnych, o perspektywie na najbliższe 7 lat po roku 2020 rozpoczną się na początku maja, wtedy właśnie Komisja Europejska opublikuje projekt budżetu z konkretnymi liczbami i zasadami dotyczącymi wypłaty funduszy. Myśli pan, że do tego momentu, do 2 maja, kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ta dyskusja między naszymi
w Brukseli już będzie zakończona. Ciężko mi to przewidzieć, to jest bardzo dynamiczna sytuacja, natomiast ja sądzę, że to nie będzie miało aż takiego wpływu na ten podział pieniędzy. Ta sytuacja w ogóle z tym budżetem jest bardzo wyjątkowa. Nie od dziś wiadomo, że będzie bardzo to różna gra pomiędzy państwami członkowskimi, jak ten budżet wieloletni podzielić. I mamy po raz pierwszy sytuację taką, kiedy to Komisja Europejska wprost mówi o tym, że prawdopodobnie przygotuje kilka opcji. Nie przygotuje takiego jednego zarazu, bo do tej pory raczej Komisja Europejska przedstawiała jeden zarys. Oczywiście na podstawie tego, o czym państwa członkowskie mówiły. Dzisiaj mamy sytuację taką i sama Komisja to przyznaje, że te różnice między państwami członkowskimi, jeśli chodzi o kwestie finansowe, są tak duże, że nie jest w stanie przygotować jednego zarysu przyszłego wieloletniego budżetu finansowego. I to pokazuje skalę wyzwań i trudności. A poza tym z Unii Europejskiej wypada poważna gospodarka, czyli wielka Brytania. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz. Nasza szczęście była doktor Kazja Jaczkowski, Centrum Europejskie z Uniwersytetu Warszawskiego. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A my zmieniamy temat, będziemy rozmawiać teraz o zmianach strukturalnych dowodzenia NATO. Te zmiany mają wzmocnić sojusz z jednej strony, z drugiej strony. Także Polska przynajmniej uważa minister obrony Mariusz Błaszczak. Przypomnijmy, że szefowie resortów obrony krajów NATO podjęli w Brukseli decyzję o utworzeniu dwóch nowych dowództw. W telefonie tu Jacek Rałbo, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i portal defense24.pl. Dobry wieczór. Panie doktorze, jaką rolę w ramach sojuszu będą spełniały te dwa dowództwa, o których dzisiaj mówimy? My na samym początku musimy zwrócić uwagę naszych słuchaczy na jedną podstawową rzecz. NATO musi się dokonać pewnej transformacji, dlatego że zmieniło się otoczenie wokół NATO. Ta struktura, którą dotychczas stosowaliśmy tutaj w ramach funkcjonowania Sojuszu Nowoatlantyckiego, w pewnym sensie nie jest dostosowana do działań Federacji Rosyjskiej oraz Międzynarodowej Architektury Bezpieczeństwa. To między innymi potrzeba przywrócenia pewnej perspektywy działania konwencjonalnych na większą skalę. Dotychczas NATO zastanawiało się, jak znaleźć swoje miejsce, szczególnie po 1991 roku, w operacjach różnego typu reagowania kryzysowego, działaniach również w konfliktach o dużej asymetrii sił. A dzisiaj widzimy, że w Europie zupełnie panuje inna atmosfera, inna forma, jak to jest dyskusja o bezpieczeństwie militarnym. Stąd też pojawiają się dwie podstawowe kwestie. Pierwsza to jest to dowództwo, które musiało zabezpieczyć przez wojska w wymiarze tutaj partnerstwa pomiędzy kontynentem północną amerykańskim a Europą, czyli że takie wzmocnienie, generalne wzmocnienie najmocniejszego państwa, jakim są Stany Zjednoczone, właśnie na kierunku europejskim. No i tutaj to bezpieczeństwo morskie, ta kwestia, bym powiedział, że bezpieczeństwa tych szlaków morskich, to jest jeden z tych elementów właśnie budowywania tego dowództwa umownie nazwana Atlantyckie, czyli tak naprawdę zabezpieczenie podstawowej tej linii komunikacyjnej. Drugi element wynika tak naprawdę ze zrozumienia pewnych mankamentów europejskich. Przede wszystkim w kontekście dotychczasowego przemieszczania wojsk po różnych państwach tutaj i w członkach Sojuszu Nowoatlantyckiego. Tutaj jest to kwestia takiego dowództwa, które zajmie się tą formą tego zaplecza. Często niebezpiecznego, to bardzo jest niebezpieczne, bo my bardzo mamy taką tendencję często do koncentrowania się na liczbie samolotów, liczbie czołgów, liczbie tak naprawdę żołnierzy, których możemy skoncentrować na flance wschodniej. I zapominamy, że całość zaplecza stanowi o sukcesie funkcjonowania NATO. I w pewnym sensie nie wracamy do standardów okresu zimnej wojny, gdzie rzeczywiście państwa, wówczas państwa NATO-owskie miały bardzo dobrze sprawdzone między innymi poprzez życie ćwiczenia te procedury właśnie wzmacniania tutaj kontyngentów na kierunku europejskim oraz przemieszczania się po terytorium państw członkowskich. Czyli dwa nowe dowództwa, jedno zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, które miałoby koordynować logistykę czy przerzut wojska i sprzętu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, a później drugie dowództwo, które miałoby już koordynować logistykę na terenie Europy.
jeśli chodzi o to drugie, o to europejskie dowództwo, tak jak nazwijmy, Polska ma szansę? Myślę, że zastanowić, to jest moim zdaniem podstawowa kwestia, musimy się zastanowić, czy jest interes narodowy w tym, abyśmy w kontekście tego rodzaju struktury mieli na swoim terytorium. To jest raz, to jest oczywiście taka dyskusja obejmująca nie tylko kwestie, nazwijmy to tutaj, to widzialność przez nas, ale to jest również kwestia relacji z partnerami pewnej dyskusji zakulisowej. Drugi element to jest też pytanie o kwestii militarnej, kwestie dotyczące ogólnego planowania na potrzeby natowskie. Czy rzeczywiście tego rodzaju struktura powinna znajdować się na przykład na terytorium Rzeczypospolitej z racji tutaj zbliżenia do Atlantyku Wschodniej, czy bardziej w tej głębi strategicznej, jaką oferuje tutaj Republika Federalna Niemiec, która jest wskazywana jako dość mocny kandydat do tego, jak to powiedzieć, gościa, nie tyle gościa, tylko państwa błyskącego tą strukturę budującego na swoim terytorium. No raczej tutaj bym się zastanowił nad wzmacnianiem innych aspektów funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. To też raz biorę sprawę ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście obecności militarnej, a jeżeli się koncentrował tylko i wyłącznie pod kwestią tego właśnie tej jednej ze struktur systemu dowodzenia na nas. Pan wspomniał, że zmienia się otoczenie NATO, otoczenie sojuszu, czyli konkretnie zmienia się polityka Federacji Rosyjskiej. To sprawia również, że coraz więcej pieniędzy kraje natowskie przeznaczają na obronność, bo coś drgnęło. Znaczy, rzeczywiście widzimy, że pewna taka osłabłość po stronie Europy, która była efektem czegoś, co się opisało częstokroć dywidendem pokoju, czyli konsumowaniem tego okresu pokoju, dobrobytu, pewnego ładu i stabilności w Europie po zakończeniu zimnej wojny, skończyła się wraz z działaniami Federacji Rosyjskiej wobec Krymu, wobec wschodniej Ukrainy, ale również z innymi kwestiami wynikającymi na przykład programu szeroko zakresowego programu zbrojeniowego Federacji Rosyjskiej. Systemu na przykład tutaj broni taktycznej w zakresie czasowego wydarzenia typu A, domowej. Nie miło się to i rzeczywiście nie jest to do końca ten poziom, ten pułap, który by zatraktował po prostu się Amerykanom, no bo wiemy, że między innymi tutaj bardzo głośno Donald Trump wskazywał jeszcze na etapie nawet kampanii wyborczej Stanów Zjednoczonych oraz później tak naprawdę jak jakiejś to też podkreśla, że Europa musi przejść część ciężaru finansowego od budowy pewnego potencjału natowskiego, który będzie niekiedy jest utracany teraz właśnie tej dywidendy pokoju. Od Wielkiej Brytanii, a skończywszy tak naprawdę na państwach flanki wschodniej. No i tutaj trzeba przyznać, że Polska jest tym państwem, które przynajmniej w przysłowiowych procentach jest, no jak to powiedzieć, przymusem tych zmian. Być może dlatego, że dostrzega pewien wymiar tej flanki wschodniej, nowy wymiar. Doktor Jacek Rauba, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podpowiednik na 24 PM. Bardzo dziękuję za komentarz. Północnie. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przeprosimy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ostrzeżenia. Liceum Parkland w Stanach Florida na mężczyznach otworzą ogień. Jedna osoba nieżyje, rannych jest co najmniej 21 osób. Biuro Szerzymy podawało, że strzelec jest na wolności. Więcej szczegółów na nasz korespondent Jan Matorowski. Witam serdecznie. Przede wszystkim tutaj nie mamy dokładnych informacji a propos osób, które ucierpiały w tych tragicznych zdarzeniach, bo to wszystko zdarzyło się mniej więcej godzinę temu. Te tragiczne sceny, czyli strzelanina, do niej doszło na zewnątrz budynku. W tej chwili amerykańskie stacje telewizyjne pokazują całą ewakuację ze szkoły właśnie uczniów, którzy opuszczają budynek. Media cały czas podkreślają, że sprawca w tej chwili cały czas używa się stwierdzenia sprawca, tak więc według tych doniesień oczywiście nieoficjalnych to najprawdopodobniej jest jeden, ale tak jak podkreślam, to są doniesienia nieoficjalne. Uczniowie są przenoszeni bezpieczne.